Z dzieła świętego Józefa Sebastiana Pelczara biskupa. Jaka to chwała, jakie szczęście dla nas, iż Pan Bóg pozwala miłować siebie, iż nas przypuszcza do słodkiej poufałości z sobą i przyjaciółmi nawet swoimi nazywa. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuje. Nie dosyć na tym. Bóg pragnie naszej miłości, nie jakoby jej potrzebował do szczęścia swojego, lecz iż my jej potrzebujemy do szczęścia naszego. On dlatego dał nam serce usposobione do miłości, i tego serca żąda od nas jako jedynie miłej ofiary. On też dlatego zesłał syna swego, aby rzucić na ziemię ogień miłości, mający płonąć na ołtarzach serc ludzkich. Co więcej. Bóg prosi o to serce: Synu, daj mi serce Twoje, i stara się to serce pozyskać, objawiając Mu nieskończoną miłość swojego serca. Stąd, gdziekolwiek się człowiek obróci, wszędzie widzi miłość Bożą, wszędzie potrąca o miłość, a świat cały, widzialny i niewidzialny, woła do niego ustawicznie tajemniczym głosem człowiecze, miłuj Boga. Lecz ponieważ człowiek zbyt często na ten głos nie zważa, przeto Bóg daje Mu osobne przykazanie będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I któż by Ciebie nie miłował, miłości istotna. Miłować winniśmy Pana Boga, bo On jest miłości naszej najgodniejszy, jako najwyższa doskonałość. Choćby nie było żadnej nagrody dla tych, którzy go miłują. Bóg, mówi święty Tomasz Zakwinu, jako najwyższa prawda, jest pierwszym przedmiotem poznania dla naszego rozumu, jako najwyższe dobro, pierwszym przedmiotem miłości dla naszego serca. Jeżeli więc każde dobro istotne zasługuje na naszą miłość, o ileż więcej dobro najwyższe i źródło wszelkiego dobra. Miłować winniśmy Pana Boga, bo on jest stwórcą najmiłościwszym, Panem najłaskawszym, Ojcem najtroskliwszym, a więc słuszne jest, aby stworzenia miłowały swego stwórcę, słudzy swojego Pana, dzieci swojego Ojca. Miłować winniśmy Pana Boga, bo on dał nam syna swego jednorodzonego, który przyjąwszy naturę ludzką, stał się bratem, mistrzem, Zbawcą, królem, ojcem, pasterzem, przyjacielem i oblubieńcem dusz naszych. On też w jedności z Ojcem i Duchem Świętym umiłował nas pierwszy, i to miłością wieczną, jak sam powiedział. Ukochałem cię odwieczną miłością, miłością najtkliwszą, wobec której miłość wszystkich matek jest niczym, miłością najhojniejszą, bo posuniętą aż do ofiary z siebie. Miłością tak wielką, jak Bóg sam, więc nieskończoną. Jeśli chcesz poznać ogrom tej miłości, rozważaj dzieła Boże spełnione dla człowieka a mianowicie trzy wieczne pomniki miłości żółbek, krzyż i ołtarz. Szczególnie stań pod krzyżem i przypatrz się miłości ukrzyżowanego przypatrz się ukrzyżowanemu stań przed najświętszym sakramentem. I rozważ to niezmierne wyniszczenie się Boga utajonego, tę ogromną ofiarę z siebie, to całkowite oddanie się człowiekowi, z miłości, bez granic. Wniknij potem do serca Jezusowego i przypatrz się Jego miłości. Zaprawdę żaden rozum nie zdoła pojąć, jak wielki płomień trawi to serce najmiłościwsze. Gdyby mu było polecone nie raz ale tysiąc razy za nas umrzeć, albo za jednego człowieka, to samo wycierpieć, co wycierpiał za wszystkich. Miłość Jego byłaby tę śmierć tysiąckrotną chętnie przyjęła i tyle cierpiała dla jednego, ile dla wszystkich. Gdyby było potrzebne, aby Pan zamiast trzech godzin, aż do sądnego dnia na krzyżu wisiał, miłość Jego niewyczerpana i to byłaby spełniła. A więc Jezus więcej nas miłował, aniżeli dla nas wycierpiał. O miłości Boga mojego jakżeś ty była nieporównanie większa, aniżeliś się objawiła na zewnątrz. Te niewysłowione cierpienia i rany są dowodem wielkiej miłości, lecz nie objawiają całego jej ogromu, bo ona wewnątrz się raczej zamknęła, aniżeli objawiła na zewnątrz. Była to iskra wielkiego ognia, kropla z bezdennego morza miłości. Ta miłość doszła do szczytu w przenajświętszej tajemnicy ołtarza. Któż by więc nie miłował Boga miłości?